Poniedziałek po uroczystości zesłania Ducha Świętego przeżywamy święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Wczoraj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak Maryja była wraz z apostołami w tym ważnym momencie, kiedy czekają na przełom, kiedy zalęknieni, wystraszeni otrzymują Ducha Świętego i wychodzą. Kościół staje się misyjny. Matka Boża również jest i z nami. W tym momencie naszego życia, w którym jesteśmy, wtedy, kiedy ją wzywamy. Maryja, Matka Kościoła. Cały Kościół wzywa Maryję. Bądźmy i my tymi, którzy również Maryję wzywają do swojego życia, do swojej rodziny, do tego, co dzisiaj jest przed nimi. A ona również będzie z nami, będzie się za nami wstawiać i wypraszać nam to, o co my sami się modlimy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamano mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Oto słowo Pańskie. Dwa ważne momenty, które widzimy dzisiaj na krzyżu w kontekście święta obchodzonego dzisiaj Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła. Pierwszy moment to jest właśnie ten, kiedy widzimy, jak Chrystus przed swoją śmiercią oddaje swoją matkę albo oddaje Jana w opiekę Matki Najświętszej. Niewiasto, oto syn twój. Niewiasto, zadbaj o niego, oto jest twój syn. Następnie mówi do ucznia: oto matka twoja. To jest ten przepiękny moment zawierzenia właśnie człowieka Maryi i moment, kiedy Maryja bierze pod opiekę Jana, ale też bierze pod opiekę całą ludzkość. I tych dobrych, i tych złych. Staje się matką wszystkich i chce być też tą, która będzie prowadzić innych do Boga. Nie było to łatwe, zwłaszcza kiedy Maryja patrzyła na tych, którzy byli pod krzyżem, którzy chcieli też Chrystusa zabić, albo na uczniów, którzy odeszli. Staje się matką wszystkich. Ale też krzyż jest momentem, gdzie rodzi się Kościół, rodzą się sakramenty. Jezus w różnych etapach zbierał Kościół, zbierał uczniów, był tym, który ustanawiał z uczniów apostołów, z apostołów wybrał jednego, Piotra. Jest taki cały etap tworzenia przez Chrystusa Kościoła. Natomiast ten etap na krzyżu jest bardzo ważny, wtedy, kiedy jego serce jest otwarte. Wypływa krew i woda. To jest moment, gdzie jest otwarte źródło
do sakramentów. Do sakramentów, które potem są sprawowane. Jest cały etap przygotowania, chociażby też Eucharystii, ale moment tego otwarcia serca jest bardzo ważnym momentem, właśnie gdzie jest początek tych sakramentów. Te dwa ważne momenty. Maryja, która staje się matką wszystkich, ale również to źródło tego Kościoła, który jest w Chrystusie. Czym jest dzisiejsze święto? Święto bardzo młode w Kościele. Znamy Maryję chociażby z tytułu Matka Boża i tak często ją wzywamy. Ten tytuł Maryi został nadany na Soborze w Efezie w 431 roku. No, dopiero w V wieku gdzieś jakoś szczególnie ten temat Matki Bożej wraca w Kościele. I to pokazuje ten tytuł, że Maryja jest szczególnie wybrana przez Boga. Jest Matką Boga, jest Matką Jezusa Chrystusa, bo z niej za sprawą też tej decyzji Boga Ojca rodzi się Zbawiciel. Natomiast dzisiejszy tytuł Matka Kościoła ukazuje nam kolejny aspekt Maryi, ukazuje nam jej bliskość. Maryja, która była matką samego Boga, staje się również matką Kościoła. My jesteśmy tym Kościołem. Chrystus jest głową w Kościele, my jesteśmy członkami tego ciała. Więc skoro Maryja jest matką Jezusa, matką głowy, to również jest też i naszą matką. Więc widzimy, że ten tytuł Matki Kościoła ukazuje wielką bliskość Maryi. To, jak ona jest matką taką, która troszczy się, jest blisko nas. Teksty mszalne podkreślają szczególnie takie cztery momenty w historii zbawienia, kiedy widzi się tę bliskość Matki Bożej. Dzisiaj usłyszymy właśnie też w prefacji niektóre z nich. Kiedy było zwiastowanie i wcielenie Słowa Bożego. To jest ten moment, kiedy właśnie poczyna się w dziewiczym łonie Syn Boży. I ona otacza macierzyńską troską początek Kościoła, czyli rodzącego się założyciela tego Kościoła. Drugi moment jest z kolekty mszy świętej, z liturgii. Słyszeliśmy, że testament na Kalwarii, gdzie jednorodzony Syn Boży przybity do krzyża ustanowił swoją rodzicielkę, Najświętszą Marię, Pannę, naszą Matką. Liturgia dzisiaj nas wprowadza w ten drugi temat Kalwarii. Potem jest moment Wieczornika Jerozolimskiego i zesłania Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę, kiedy to Maryja, jak usłyszymy dzisiaj w prefacji, prefacja to jest ta msza, ten moment, kiedy słyszymy Pan z wami, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. I ostatni moment, bardzo ważny, jest wniebowzięcie Matki Bożej, albowiem Maryja, usłyszymy takie słowa z prefacji, wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wieczystej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Więc tak jakby mamy te cztery momenty historii zbawienia, kiedy jest zwiastowanie i wcielenie, Maryja przy Jezusie, przy założycielu Kościoła, na Kalwarii, kiedy staje się matką, w Wieczerniku, kiedy modli się, wtedy, kiedy Kościół jest napełniony Duchem Świętym i po swoim wniebowzięciu jest tą, która opiekuje się Kościołem. Pięknie jest mieć matkę. O tej potrzebie macierzyństwa bardzo mocno wiedzieli zawsze polscy biskupi. To święto ogłoszone najpierw pod koniec trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II przez papieża Pawła VI 21 listopada w 1964 roku jest świętem, które rodzi się też dzięki działalności biskupów polskich. Oni byli na tym soborze i w imieniu wszystkich biskupów przemawiał prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński, który opowiadał się za włączeniem dokumentu maryjnego do soborowych tekstów, ale również jest tym, który zwraca się do papieża Pawła VI
z memoriałem o ogłoszeniu Maryi Matką Kościoła. Zobaczmy, że ten, który doświadczył w swoim życiu osobiście, że Maryja jest jego matką, prosi o to, aby taki tytuł został w sposób szczególny nadany. To jest historia, gdzie polscy biskupi, doświadczenie bliskości Maryi w naszym narodzie, w jakiś sposób też wpisuje się w to, co dzieje się potem na świecie. Maria jest matką. Pod Rzymem jest takie piękne sanktuarium Matki Bożej Divino Amore. I jest jedno z ważniejszych sanktuariów pod Rzymem. Bardzo często tam Jan Paweł II pielgrzymował. I w tym sanktuarium można znaleźć, uwaga, smoczki, śliniaczki, zdjęcia, chrzcielne ubranka, wydruki z badań USG, a przede wszystkim ogromną wdzięczność rodziców. Jest to jedno z wielu sanktuarium, które jest na świecie. Tam pierwszy cud odnotowano w 1740 roku. Na Zielonym Wzgórzu się znajduje, poza miastem, pięknie wzniesione. Ale jak się tam wejdzie, to człowiek jest od razu zachwycony tym, jak wiele osób chciało podziękować Maryi. Tam w sposób szczególny modlą się o potomstwo. I wiele osób to potomstwo wyprosiło. Ale to taka bliskość z jednej strony Maryi, a z drugiej strony człowieka. Smoczki, śliniaczki, ubranka chrzcielne. Ludzie dziękują za to, że wyprosili tam te łaski, że Maryja była przy nich. W Aparecidzie jest inne sanktuarium w Brazylii. Przynoszą ludzie różne rzeczy. Czasami samochód, pozostali uratowani. Czasami jakąś rękę, czy na przykład jak się pielgrzymuje do Lourdes, ludzie przynoszą takie woskowe, przetopione, na przykład, nie wiem, uszy czy kawałek jakiejś innej części ciała, która została uzdrowiona w tamtym miejscu. I te sanktuaria nam mówią, Maryja jest blisko. Maryja jest przy swoim Kościele. Maryja, która była przy założycielu Kościoła, przy Chrystusie, chce być również przy Tobie. Dlatego dzisiaj wołajmy tym wezwaniem też z litanii loretańskiej, bo też i tamto wezwanie jest. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko nasza, módl się za nami. I zawierzajmy dzisiaj Maryi te nasze prośby, które są istotne dla nas. Może to nie jest śliniaczek, a może właśnie chcemy modlić się o potomstwo dla kogoś. Módlmy się z wiarą i tak ten dzień dzisiaj przeżyjmy wraz z Maryją, Matką całego Kościoła powszechnego, ale Matką bliską również nam i naszym sprawom. Amen.